kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie taki totalnie mini, totalnie od czapy haul. Nie wiem, czy słyszycie jak zwykle dźwięki za oknem, ale no niestety okno jest otwarte, a dzieje się za nim dosyć dużo. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam kilka rzeczy, które zakupiłam w Deals i które zakupiłam w Pepco. Takiego haulu jeszcze nie było na moim kanale. W ogóle sorry, jeśli trzęsę, ale to niecelowo. Dziewczyny, to może tak, zacznijmy. Dziewczyny, chłopaki, nie wiem kto mnie ogląda. Słuchajcie, zaczniemy od mini, ale to totalnie na maksa mini. Jeszcze to wiecie, haul z siaty, bo jakby totalnie przez przypadek znalazłam się w Dealsie i w Pepco. To totalnie nie było planowane, dlatego stwierdziłam, dobra, podzielę się z wami, bo jestem w takim szoku, że chyba od dzisiaj będę robić tam po prostu zakupy. Kupiłam raptem kilka rzeczy, bo... No bo tak, bo to było takie totalnie randomowe. I to będą rzeczy totalnie od czapy. Także słuchajcie, pierwsza rzecz to są tabletki do zmywarki. Nie wiem, czy wy wiecie, ale takie jedno opakowanie tabletek potrafi kosztować nawet 40 zł. To zależy, gdzie i kiedy traficie. Są też różne marki, jak każdy wie. Słuchajcie, ja jak zobaczyłam cenę tego, w ogóle mówię tak, to logo to chyba skądś znam, ale tak nie byłam przekonana, słuchajcie, co to jest, nie? Ale słuchajcie, otworzyłam, obróciłam sobie opakowanie i to są normalnie kapsułki Fery. O zapachu tam cytrynowym czy coś takiego. I śmieszne jest to, bo słuchajcie, zapłaciłam za nie 12 zł, 23 sztuki, 12 ziko. No ja w ogóle się nie zastanawiałam, jak zobaczyłam to 12 zł, to mówię, Boże, biorę, bo to trzeba wziąć, słuchajcie. 12 zł, a śmieszne jest to, że poszłam troszeczkę dalej i też były kapsułki Fery, już z napisem Fery, nie jest, tylko Fery. Nie wiem w ogóle skąd to jest, ale chyba z Niemiec. Chociaż może i z UK. Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, no 12 zł, a te drugie kosztowały 20, nie 20, 30 parę, prawie 40. I mówię, nie no, przecież to jest w ogóle jakiś hit, biorę i mam nadzieję, że mi się sprawdzą, że to jest w ogóle to samo, bo ja używam Fery. Także, no w ogóle, wow. Także tu mam paragon, w ogóle za całe zakupy zapłaciłam 30 zł, gdzie w normalnym sklepie za to wyszłoby mi ponad tyle. Chyba, że przy jakiejś dobrej promce, może 20 parę. Ale to wiecie, trzeba trafić. Kolejną rzeczą, że takich nie miałam. I to też dziwnie pokazywać w sumie na kanale, ale są właśnie takie kostki toaletowe. Słuchajcie, wiecie za ile? 3 ziko. Boże, muszę przestać trząść tym stołem. 3 ziko. Słuchajcie, pod tym był jeszcze ten chyba brief, czy coś takiego. Kobietki to się będą znały. Chociaż może faceci też, no bo faceci też sprzątają w domu. Brief ogólnie chyba w Biedrze kosztuje jakoś dychę za sztukę. Tam było chyba za 7. Ale mówię, dobra, 3 złote, wypróbujmy. Może to nie będzie złe, a może się okaże w ogóle hitem. No tak, no WCF zawieszka 3 ziko, 6 zł za dwie. No dziewczyny, hello. Trzeba, naprawdę, no jestem, słuchajcie, w szoku. Kiedyś wiedziałam, że jest taniej, bo kupowałam sobie tam rolki pod pachy albo jakiś tam dezodorant i on normalnie w sklepie kosztuje tam, nie wiem, 11-12 zł, a tam mnie kosztował piątaka. Sorki. Piątaka, także no jest różnica, nie? Słuchajcie, kolejna rzecz to jest CIF. To jest do wszystkiego chyba, z tego co kojarzę. Jest to płyn jakby uniwersalny. On kosztował, teraz wam powiem, 8 zł. No to ja nie wiem, czy on tyle kosztuje w sklepie, bo mi to się kojarzy jakieś 10 zł za taki jeden. Dlatego no jestem w pozytywnym naprawdę szoku i chyba na takie zakupy to teraz będę chodzić tylko tam. Boże, sorry, że was tak trzęsę, ale no niestety, no nie kontroluję tego.
Nie wiem, czy w ogóle mnie dobrze widzicie, bo teraz mi światło zaszło, w sensie słońce, i jest tak trochę ciemno z tego, co widzę. No, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. W każdym razie, słuchajcie, za te cztery rzeczy, jeszcze chyba coś tam kupiłam, a jakiegoś batonika, zapłaciłam 30 zł. No to 3 dychy za to, to jest, że tak wszędzie kosztowało. Słuchajcie, kolejna siata, bo tak jak wam powiedziałam, to będzie naprawdę mini haul. Jest z Pepco. Mam tutaj, słuchajcie, nie wiem jak to się, zaraz wracam. A więc kochani, jestem, słuchajcie, zatrzymaliśmy się na tym. Nie wiem, jak to się nazywa. Przecież wiecie, do czego to służy, nie? Jak ma, ja na przykład mam prysznic, który ma tak jak to szkło. I mi jest po prostu łatwiej tym działać. Miałam jedno, trochę mi się połamało, zepsuło z Ikei. Stwierdziłam, dobra, jestem w Pepco, to biorę. Kosztowało to całe 3 zł. Także no. Nad czym, naprawdę, nad czym się tu zastanawiać. W ogóle naprawdę te zakupy to były chyba jedne z najtańszych zakupów. Na tyle produktów, ile ja tu mam, mimo że jest ten haul mini, jest naprawdę, serio, jest tanio. W Pepco wydałam za wszystko, co wam pokażę, 26 zł. Tu wydałam 30, także no wow. Kupiłam, słuchajcie, sobie coś takiego. Jest to na kostki lodu, ponieważ moje się połamało, jeszcze niby działa, ale już niektóre, wiecie, te tutaj otwory są połamane i woda ucieka. No i stwierdziłam, że bardzo mi jest to potrzebne, tym bardziej, że za oknem jest 40 stopni w słońcu. Kosztowało to 5 zł, tak jak tutaj widzicie. Było jeszcze kilka kolorów, różowe chyba i niebieskie, ale jakoś taki ten mi się wydawał najbardziej normalny. Chociaż wszystkie są normalne, ale no wiecie, każdy ma swoje. Także to w ogóle jest jakby takie strasznie miękkie, takie silikonowe. Nie otwierałam tego, jak widzicie, ale jestem ciekawa, bo to jest plastik, a to jest takie mięciutkie strasznie. Także no ale dobra, no na pewno się przyda. Także to kosztowało 5, to kosztowało 3. Kolejna rzecz. O! Podzieliłam się na dwa. To taki spryskiwacz. Nie wiem, jak to poprawnie się powinno powiedzieć. Spray bottle. Słuchajcie, ja używam tego na kwiatki. Miałam swoją, dziś zapodziałam i kupiłam nową po czasie, nie wiem jakim. Kosztowała ona 3 zł. Serio, no. No hit. No, ja mam swoje kwiatki, które wymagają właśnie takiego spryskiwania. Jedynie co na razie robiłam do nich, to pocierałam je mokrą szmatką. No dobra, za ciężko, za daleko miałam do Pepco, wiecie. Ale teraz już mam, to jest najważniejsze, kwiatki nie będą cierpieć. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o nasze chłodne dni, to jest, słuchajcie, łyżka do lodów. No w sumie może być do wszystkiego, nie? Ale no to jest łyżka do lodów. Ice cream spoon. Kosztowała ona 10 zł. Tutaj jest przecute. Jest taka różowa, taka cudowna, że jak ją zobaczyłam, to mówię, idziesz ze mną. W ogóle dwie ostatnie były, także nie tylko ja się pewnie na nią skusiłam, bo no bo jest przecudowna, wiecie, to jest tylko łyżka, ale kobiety się jarają takimi rzeczami, dlatego no ja musiałam ją wziąć, po prostu krzyczała do mnie, weź mnie. A ja mam taki problem z moimi łyżkami, bo jak sobie kupuję lody w takim, wiecie, opakowaniu, to one są tak twarde, że moje łyżki to po prostu są wygięte w każdą możliwą stronę świata, dlatego mam nadzieję, że to przetrwa i łatwiej mi się będzie nabierać moje lody. To kosztowało, słuchajcie, dyszkę. Zbliżamy się do końca, zostały tak naprawdę dwie rzeczy i są to takie podkładki, dwie takie same, bardzo mi się podobają, serio, są takie boho, one nie są przyjemne jakby takie w dotyku, są takie trochę gryzące, no ale nad tym się tylko będzie jadło albo ewentualnie, żeby po prostu sobie było. Kosztowała jedna 5 zł, także uważam, że naprawdę no, cena jest przekozacka.
No, nie no, mega mi się podoba. Tutaj mi idealnie właśnie się wgrywają nawet z tym moim drewnem. Także idealnie będą pasowały. Jeszcze może jak mi będzie za mało, to sobie pójdę dokupić. Ale no są w sztos. W sztos. Serio. Także tak. No i chyba to, słuchajcie, by było na tyle. Mamy jeszcze, słuchajcie, płyn micelarny, ale to już jest z Hebe, także jakby to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się taki totalnie inny haul podobał. Dzisiaj nic nie przymierzałam, dzisiaj Wam tylko pokazałam, co sobie kupiłam. Jestem zajarana jako kobieta, która sprząta w mieszkaniu i organizuje sobie tutaj, wiecie, pierdółkami, jak mało wydałam, a ile rzeczy kupiłam. No, hello. Także, no serio, dawno nie zrobiłam w ogóle jakichkolwiek zakupów do domu, jeśli chodzi o takie właśnie o pierdółki. Dlatego mega się cieszę. Zaraz sobie tutaj uciekam właśnie sprzątać. No i jeszcze raz zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapek w górę, łapek w dół, komentarza, podzielenia się opinią, czy Wam się takie coś podobało, czy nie. Ten haul zupełnie odbiegał od naszych poprzednich holi i mam nadzieję, że coś takiego Wam się też podoba. I w tym momencie życzę Wam miłego dnia i buziaki.